Siemanko, witam was bardzo serdecznie. To jest Branka, za to kolejny odcinek na tym kanale. Czas na odcinek y, z Smoke Games, kolejny, bo nie mam co w ogóle nagrywać. No wiecie, no wiem, że to, to trochę głupie, że nie mam dalej pomysłu i zastanawiam się 5 minut przed nagrywaniem, ale no niestety, no trzeba sobie jakoś radzić. Dzisiaj y, sobie zagramy Smoggames, bo wyszła aktualizacja, która wreszcie powoduje, że możemy sobie robić wymiany. Co to moim zdaniem jest dobre, jak widzicie mamy tutaj na przykład wishlist Czyli tutaj, jakie karty chcę, losowy trade, co oczywiście moich przyjaciół mogę sobie zaprosić, ale tych przyjaciół sobie naszej zapraszać nie będziemy No i cóż, no też wyszły nowe SBC, na przykład eventy O karty Rule Breakers, o Ligi Europy, no to już dawno Ale taki enkuku Zrobiłem już sobie tutaj Antonio Zawodnika West Hamu no, nie dlatego, żeby zdobyć jego kartę, bo mogę sobie go kupić, ale na Expa, bo też no mimo tego zapytacie się, dlaczego robię te sezony. No, sezony na przykład, jak widzicie, mogę sobie odebrać jakieś fajne paczki i też mogę sobie zrobić osiągnięcie, które chyba jest gdzieś tutaj, że. Em, tutaj coś jest, Sezonowy debiut i za to też dostaję paczkę 86, jest moim zdaniem GIT. Wiem, że to nagrody ten Davidson 84 nie kusi, ale. Na zrobienia przykład paczki, to jednak warto. No to dobra, zaczynamy losowy trade. Z kim to będzie? No i dobra, zaczynamy. Tutaj jest to taka sytuacja, że można oczywiście e, zapytać się o sobie, czy ma taką kartę. O, cholipka O, cholipka, nie! Co jest kurde mać? Coś tu jest nie tak za dobre karty dał. No to dobra, ja mu też może jakiegoś nam Keina powiedzmy Salaha mu dam. Yy, żeby nie być jakimś hamem, to powiedzmy dam mu czawiego. Eee, nie wiem. Może. O, no to koniec, no to się rozłączył. No szkoda, no ale dobra, kolejny. Popatrzmy. No ja też on też już robił, jak? Najpierw chcę zobaczyć, czy on chce jakieś wymiany. Nie wiem, czy to jest już tak strasznie. No to dobra, no ja sam początek mogę dać czapiego i Keina i slacha. Później może to się tak rozwinie. Czy mi się ten trade podoba? Nie za bardzo. Nie za bardzo, bym powiedział. No nie wiem. Nie, no mi się to nie podoba. Chociaż możemy tutaj coś takiego zrobić, że usuwamy. O, no i się rozłączył. Mi się to bardzo nie podobało ten trade. Dobra, no to. Lecimy z gościem. No to tak samo: no, Chavi, Kane, Salah na start. Jak da troszeczkę za dużo kart, to to wszystko zmienimy. Oh, Dobra, to damy trosze, troszeczkę lep, lepsze karty. Beckham. Czego nie mogę dać na przykład? Nie wiem. Sonaldo. Nie mam Sonaldo, ale mam jedną zaznaczoną kartę. Jest to. Nie, jak to tam był zaznaczony. O, ja wiem. Um, no nie wiem, ja mogę dać tego. Nie wiem. No, niezadowolony jest. To powiem tak, ja usuwam salaha. No ja nie, nie mam tyle. Maradoni mogę sprzedać. Nie wiem. Osiemię mogłem powiedzmy 91. Dać czego nie mogę. No, dziwne naprawdę, że nie mogę dać. Dobra, kolejny. O! Nie mam tego, ale czego nie masz. Cześć, tutaj cześć, daj więcej, proszę o za dużo, daj więcej kart, pospiesz się, dzięki, tylko lista życzeń, nie mam tego, no czego nie masz, a dobra, jeżeli chciał się przywitać, to o, no i koniec, no i koniec przywitania, dobra, o, teraz PSG, jak Newcastle, to też kolejny shake, PSG, dobra, to damy też star na dobo. Chavi, Kane, Kane i Salah, Nie wiem, czy wręcz później mi się to sprzeda. O, no i koniec. Dobra. No, no to. O, Lil. Lubię harp Lil, bardzo mi on się podoba. Mmm, Salah. Salach. Może będzie git? Oh shit! No, powiem ci? Git. Mój zdaniem git wymiana. Czekaj. Może tu dam y, Larsona. O, Beckami Larson. Czo, Salah? nie. No to dobra. Niech ci, nie, niech ci będzie że Salach. Kejna też nie. Beka mu się podoba? Powiem tak, Chawi, jestem zadowolony. Lam też? Czyli ci wystarczy tylko obaj. Yy, no to dobra, mi też się to podoba. netwet. no nie za bardzo. I. O, no i git, ja powiem sobie tak, wyszli propozycję. Mi się podoba taka, taki trade. O. Ja akceptuję. No i cyk! Mamy wymianę kart. Wiem, że tracę tego. E, wiem, że tracę czawiego, ale ja powiem tak. Jestem zadowolony z tej wymiany, dlatego, że pierwszy raz mi się udała wymiana. Powinien to być taki ten, powiedzmy e, o tutaj, no, a tu skład ten, srebrniaków. E, to wczytam sobie skład Elity 2, tak się to nazywa i bierzemy sobie, jak to wszystko fajnie wyszło. I nawet z jeszcze dostałem. Tylko, że gorsza wersja, ale powiem mam. Nawet spoko są te wymiany. Nie zmieniło się to, co było w 20 i 21, bo. A, nie, chyba w 20 była. Nie wiem, dobra. No i powiem tak: no teraz został mi Kane, Lam i mogę teraz tradeować tym. tym usiad. Oh no trochę dużo, ale dobra. Nie będzie, no to Beckham jeszcze, Chavi. Czy to będzie Git trade? No dobra, jednak nie dobra, wychodzę, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł robienia tej. Wymiana kolejna, dobra. Może ostatnia wymiana, bo troszeczkę to trochę nudne jest te wymienianie kart. Dobra, no to wybieramy tą podstawową. Kane. o no to czekaj, bo ty się przywitałeś, to eee, cześć, ja też będę bardzo miły. Jakie karty masz do propozycji? Czy one ci się podobają? Mam nadzieję. E eee, no panie. Nie podobają mi się wszystkie. To nie jest wymiana jak uliczę. Nie, nie podobają mi się. Sorry. Nie wykiwasz mnie. Albo wiecie co? Patrzcie. Wchodzimy sobie. Jak chłop nie wyjdzie. Albo wiem, robię tak jak on. Powiedzmy daj mu ilicicia, ibre, Rikena i Spinacolikieza. O no i koniec, a chciałem być miły, ale dobra Te są, są nowe turnieje, które jak widzicie będą, mamy tutaj inne takie turnieje, mamy Argentyna, Brazylia, Francję, Szwajcarię Nie wiem czy spróbuję na jakieś, możemy spróbować powiedzmy na Argentynę Bo dobra, na Argentynę nie, bo tam będzie strasznie, Szwajcarię, o! Tutaj będzie, dobra, bez formacji, zmieniania No i Szwajcaria, mam nadzieję, że mam wystarczająco zawodników, tutaj mam spokojnie Oh shit to będzie na pewno bardzo dobry skład. No Chociaż i tak Szwajcaria nie ma tam jakichś strasznie dobrych zawodników. Chociaż patrząc na to... O, nie ten. Ten niby zespół jest tak strasznie dobry, a Fifi jest bardzo słaby. Bardzo słaby. Bardzo. No, no dobra. Może on tutaj siebie szuka, jakiś rywal. No, dobra. No to ja poczekam, aż to się wyszuka, bo na pewno nie chcecie na to czekać, więc wrócimy za chwilę. No i wreszcie przeciwnik znaleziony. No mam nadzieję, że to czekanie, no tak, trzyminutowe, skończy się źle i chyba tak się na to wygląda, że skończy. Chociaż może wszystko możliwe. No mam jakieś tam pewnie 10-20% czasu, to że wygram. Kiedyś chyba w doczucie 18-19 była taka rzecz, że mogłem sobie zobaczyć, ile mam procent na wygranie spotkania. To było naprawdę spoko, ale no, spoko to nie jest, że dostaję. Ale o! Paczki mo, no to dobra, no to je otworzę. No to dobra, jeszcze tak na koniec sobie otworzymy te paczki. No, jakoś dobre nie są, bo to 84 to chyba taka najlepsza właśnie za Antonio. Eee, no, no dobra. Gold pack kolejny. No i co, na no następny odcinek będzie w piątek, no, mam nadzieję, że będzie coś, muszę coś wymyślić, nie wiem, może na komputerze coś nagram, chociaż wątpię, bo musiałbym sobie dobry mikrofon kupić, jeszcze się nagrywał, no, jeżeli chyba będę miał dobry komputer, to może będę już nagrywał, nie wiem, skoki narciarskie na kompie, może, ja będę, jak mówiłem, jak sam mówiłem, że będę miał dobry net, 84+, plus i mam mniejszego dudka, no i taki fajny akcent. No, 29 tysięcy to już nawet po co go sprzedawać. Ale na no, szkodę, że tej flary nie było. Może pele jakiś, może kochler. Ale kochler już chyba sprzedałem. Czy jest? Jest kochler. No, warte jest bardzo mało. Ale no, w pewnym początku gry był bardzo, bardzo warty. No i tak wygląda skład. No i moim zdaniem bardzo Git. Z takim mogę na spokojnie pójść do champions, Ale no cóż, no, niestety tak nie jest. No i cóż, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w swoim odcinku, czyli w piątek, Siema!